Dobra, to będzie film z cyklu Psypały, generalnie, mega Psypały. Chciałem nagrać wam taki materiał z setnym poziomem paragonu do maga. Ten materiał jeszcze będzie, spokojnie. Natomiast, no cóż, aktualnie jest 170 runda i nie pomyślałem, że paragon do maga na setnym poziomie może mieć z tą rundą problem. No a niestety, specyfika paragonu do maga mniej więcej polega na tym, że on jest przez chwilę mocny, tak długo jak ma wypełnione cmentarzysko, a później przez chwilę musi sobie to cmentarzysko wypełnić, więc jest słaby. Co powoduje, że jak puszczę 170 rundę, tak, możecie sobie zobaczyć, teraz używamy cmentarzysko, wypełnijmy je sobie szybko, zużyjmy z powrotem. Okej, zacznijmy je wypełniać. Zaraz może skilla odpalimy. Może się uda tym razem. Okej, zacznijmy je z powrotem wypełniać. To generalnie te sterowce... Dobra, pyk, może tak, teraz ten basicowy atak. Okej, udało się przejść. To w sumie nie ma aż takiego przypału. To no, nieważne, to nagrywam dalej. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, w każdym razie. W kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie, tak jak widzicie, na 170 rundzie testujemy paragon do magicznej małpki. No i słuchajcie, pomyślałem, że dajcie znać, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, że to będzie, powiedzmy, to zapoczątkuje nową serię, która będzie właśnie opierała się na testowaniu poszczególnych paragonów na poziomie setnym. Dajcie znać, czy uważacie, że to dobry pomysł, czy uważacie, że to zły pomysł. Dodatkowo chciałem również zapoczątkować taką serię, zastanawiałem się, czy nie zrobić poradnika, jak wbić setny poziom paragonu ogólnie, bo ogólnie, nawet nie tyle jak wbić setny poziom paragonu. Dobra, cyk. A nie to chciałem akurat odpalić. Dobra, chciałem ten drugi skill. Aha, dobra. Jedno DDT, jak się przedostanie, to spoko, bo zostawiłem jeszcze, na szczęście, zostawiłem jeszcze Spike Factory. Ogólnie, czekajcie, wstrzymam na chwilę grę, bo muszę sobie poukładać ten odcinek, bo naprawdę myślałem, że będzie przypał i nie ogarniemy tego, ale na szczęście jakoś przeżyliśmy 170 rundę. Ten paragon jest dosyć, może nie, że skomplikowany, ale wymaga, moim zdaniem, on dobrze będzie współgrał z innymi paragonami. Moim zdaniem on potrzebuje wręcz innych paragonów, bo on ma taki sinusoidalny power. Raz jest bardzo mocny, raz jest bardzo słaby, tak? Bo, znaczy bardzo słaby. W momencie, w którym zbieracie to cmentarzysko, to on jest słaby. W momencie, w którym z tego cmentarzyska korzystacie, to ten mag jest bardzo, bardzo mocny. I problem jest taki, że jeżeli gracie tylko nim, ale są szybkie sterowce, to po prostu możecie mieć problem, żeby uzbierać sobie to cmentarzysko. To pierwsze, co chciałem wam powiedzieć. Także zobaczcie, w tym momencie jak gram, pyk, klikam, żeby zbierać cmentarzysko, praktycznie nic nie robię. Pyk, a teraz kliknę, żebym atakował normalnie, żebym wykorzystywał potencjał tego maga. No i zobaczcie, już tam coś zacząłem robić, nie? Natomiast teraz znowu mam puste cmentarzysko, więc znowu muszę zbierać. Cyk, odpalmy skilla maga. Teraz zwiększyliśmy nasz power. Natomiast zaraz skończy mi się, okej, w tym momencie znowu zbieramy cmentarzysko. To w sumie nie jest takie głupie. Najlepiej jest uzbierać na maksa to cmentarzysko, póki lecą wolne sterowce. Póki tu nie ma żadnych DDT, a nic z tych rzeczy. Dobra, odpalamy skilla. Dobra, udało się, ja cię kręcę, ale fart. Czekajcie, na razie zbieramy, na razie jeszcze zbierajmy sobie cmentarzysko. Dobra, 173 runda. Zastanawiałem się, słuchajcie, czy nie nagrać takiego filmu z poradnikiem, jak budować paragony, co wpływa na ich poziom i tak dalej, bo jeszcze jakiś czas temu nie było możliwości, aby zbudować paragon na poziomie setnym, grając single player. Było to tylko możliwe grając z kimś. I ogólnie jest to łatwiejsze, jeżeli gracie z kimś, natomiast to nie oznacza, że granie samemu jest, w sensie, że granie samemu, tak widzicie, ja gram sam i zbudowałem setny poziom paragonu. Pomyślałem, że dla niektórych osób to może być ciekawe, co dokładnie wpływa na poziom paragonu i nawet nie tyle jak zbudować setny poziom, co jak w ogóle, jak mniej więcej, wiecie, mam wrażenie, że część osób, nie wiem, może się mylę, ale buduje paragony na czuja. Dobra, bo mamy maksymalną ilość, jejku, jak ja odpalam tego skilla, to jest bestia, nie? Jak ja odpalam tego skilla, w sensie, który mnie wzmacnia, to naprawdę ten paragon zamienia się w bestię. Natomiast już widzę,
że musimy w tym momencie... Oj, zobaczcie, w tym momencie ja jestem bardzo słaby. To jest ten moment, zbieramy sobie cmentarzysko i mamy dwie możliwości. Albo skill, jeżeli możemy go użyć, albo po prostu switchujemy na normalny atak, który powoduje, że zadajemy no, większe obrażenie niż na tym, na którym zbieramy na cmentarzysko. W tym momencie ja zużyję wszystko na skilla, który mi został. Dalej zbieram sobie na cmentarzysko. Pyk. I switchuję teraz na normalny atak, żeby szybciutko dobić te sterowce. I pyk. W tym momencie, jak zostały zombie, dalej switchnąłem sobie. Okej. Mamy maksymalną ilość. Strasznie szybko to komentuję, bo to strasznie szybko się zmienia. Tutaj możecie zobaczyć. Idea jest taka, po prostu jak mam maksymalną ilość, teraz sobie farmimy. Jak nie mam problemów, to farmię cmentarzysko. Jak mam problemy, to albo odpalam to, czyli normalny atak, albo odpalam któregoś ze skilli. Chyba najlepiej jest możliwie jak najszybciej odpalić skille, jeżeli macie taką możliwość. Szczególnie ten pierwszy jest bardzo dobry. Mhm. Zobaczcie, no niezły, naprawdę on robi niezłe oro. Jestem ciekaw, czy... Nie wiem, czy trochę nie przedobrzyłem. I bo na przykład mam wrażenie, że niektóre paragony w ogóle mogą sobie nie poradzić do rundy 170. Nie wiem, czy nie powinniśmy zmienić startowej rundy. Zobaczcie, teraz sterowce zaczynają mi się przedostawać. Więc zmieniam na normalny atak. Zmieniam na basicowy atak. W tym momencie znowu muszę niestety wchłaniać balony. Mamy DT, niedobrze, niedobrze. Dobra. Dobrze, że te sterowce, te zombie robią jakiś sensowny damage. Dobra, zbieramy sobie na spokojnie cmentarzysko. Oj, nie na spokojnie. Dobrze, że Fenix jeszcze ogarniał, nie? No i widzicie, ciągle trzeba mieć klikniętego tego maga, żeby on ogarniał. Natomiast dajemy radę póki co. Dalej, na razie zbieram, bo nie leci nic niebezpiecznego. Aha, no właśnie przestałem zbierać. To sfailowałem trochę. Dobra, pyk, teraz odpalam ten wzmocniony atak. Dobra, nie no, idzie tak trochę przetrwać. A nie mam pojęcia ile. Dobra, teraz jest normalny atak. Normalny atak można odpalać, jak na przykład lecą DDT. Bo widzę, że dajemy radę, jak używam normalnego ataku na DDT. Natomiast jak lecą normalne sterowce, czyli po prostu nie szybkie, to raczej bym farmił tutaj właśnie manę. I po prostu... Pyk, zużyjmy ją teraz. Wszystkie DDT od razu padają, dalej farmimy manę. Miejmy nadzieję, że się rozbiją o te ZOMG duchy. Rozbijają się o te zombie. Spoko. No zostały nam DDT, znaczy został nam bad, więc trochę nieciekawie. Natomiast nie widzę powodu, żeby zużywać na jednego bada skilla. Więc, chociaż może zaraz zobaczę powód. Mi się wydaje, że może warto. Dobra. Nie trzeba. Teraz i tak używamy normalnego ataku. Dobra. Wydaje mi się, że najlepiej zaczynać od tego skilla, bo te zombie będą leciały. No, bo te zombie, wiecie, dalej będą atakowały te balony, które świeżo co będą wylatywały. Te sterowce. Więc najlepiej jest zaczynać od tego skilla, a potem przechodzić na ten pierwszy, tak? Czyli najlepiej jest zaczynać od tego, który powoduje, że zamieniacie... Że tworzycie te zombie, że Feniks zaczyna tworzyć zombie. A potem odpalać tego skilla, który was boostuje. W sumie to jest... Dobra, używamy tego. Nie no, kurczę, dajemy radę na razie. Ja myślałem, że naprawdę na początku szło mi tragicznie. Trzeba sobie trochę pograć tym paragonem, polecam. Polecam każdemu sobie to trochę poklikać tym paragonem, bo... Dobra, Geraldo... Geraldo w każdym challenge'u. Niech będzie, że Geraldo w każdym challenge'u. W sensie, jak będę testował którykolwiek paragon, to Geraldo będzie tutaj stał, żeby było równo, nie? Na każdym paragonie, przy jakichś ewentualnych kolejnych testach. Ale chaotyczny jest ten film, sorry. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, co się tu dzieje. Dobra, odpaliłem skilla, no to teraz nic nie zrobię. Muszę czekać, aż się skończy. Okej. I to będzie trochę niekorzystna sytuacja, bo widzicie, nie mam... Odpalmy ten. Dobra. Pamiętajcie też, że nie opłaca się jakby powodować, że Fenix wybucha, jeżeli nie macie za dużo na cmentarzysku jednostek, nie? Też trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że to nie jest zbyt worth.
Okej, okay, na bady wydaje mi się lepszy jest zwykły atak po prostu, aniżeli... Bady ogólnie są problemem. Ale zwykły atak powinien wystarczyć na razie. Ojejku. Ale fart mi te... Perma spajki mi to obroniły. Za szybko, za szybko. Oj, trzeba zdecydowanie dać tempo razy... Razy jeden, a nie razy dwa, bo tu się za szybko rzeczy dzieją. Czekajcie, czy ja dobrze widziałem, że pod koniec rundy nasza mana i tak się zeruje? Dobra, tylko 7000 przebić, ale tak naprawdę powinienem grać bez tego. Żeby było fair. Tak w sumie. Trochę za późno się na to... Dobra, normalny atak, bo lecą DDT. Teraz tyk, farmimy. Farmimy, farmimy. Okej, okay, normalny atak teraz odpaliłem. Czekajcie, dalej farmimy. Dalej farmimy, farmimy. I cyk. I z powrotem farmimy. Pozbyliśmy się Feniksa. Dobra. W tym momencie my już atakujemy w normalny sposób, bo uzbieraliśmy... A nie, okej. Okay. Przechodzi nam z rundy na rundę, to spoko. Odpalamy od razu skilla, bo mam maksymalną ilość dusz, więc warto najpierw, tak jak mówię, zaczynać rundę raczej od tego skilla. Pyk, teraz odpalamy naszego boosta. Jesteśmy praktycznie nie do zatrzymania. Użyłem obu skilli, mając maksymalne cmentarzysko. Więc no. Cyk. Gramy teraz tak. Znowu farmimy. W sumie najlepiej jest ciągle mieć włączone chyba to farmienie. Na basicowy atak, tylko jak macie... Nie, 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 nie to chciałem. Tylko mi się myli jeszcze, który jest który, nie? Czasami. Skill. I teraz cyk, na basicowy atak. Bo inaczej te sterowce by mnie pokonały. No jestem ciekaw. Na jakiej rundzie jakby się zatrzymam, bo póki co mam wrażenie, że to na jakiej rundzie się zatrzymam bardzo mocno zależy od tego, jak ja zagram. A nie od, wiecie, nie, jakby nie bezpośrednio od siły jednostki, a od tego, jak dobrze zarządzę tutaj tymi upgrade'ami i tym atakiem. To znaczy, ktoś z takim samym ulepszeniem, z setnym poziomem paragonu pewnie mógłby zajść dużo dalej niż ja dojdę na tym odcinku, a ktoś inny dużo bliżej. W zależności od tego po prostu, jak zagra. Tak jak wiecie, ja ten odcinek zaczynałem z myślą, że nie przejdę w ogóle... Oj, to był kiepski pomysł. Odpaliłem skilla bez, nie mając w ogóle... Nie, nie, nie. Podstawowa... Dobra, przegraliśmy. 188 runda. Podstawowy atak. Odpaliłem skilla, ale nie miałem na cmentarzysku rzeczy. Nie miałem na cmentarzysku balonów. Więc zwyczajnie przegrałem. Okej, bo... Co się stało? Czekajcie. W ogóle 96 milionów przebić. Odpaliłem skilla, ale to zmisowałem. Nie powinienem tego robić. Mam wrażenie, że trochę mi się pomieszały te ataki i po prostu DDT mi się przedostało i o tym mówię. Wydaje mi się, że ja mógłbym to wybronić, gdybym ogarnął. A tutaj coś mi się pomieszało. Będę musiał to poćwiczyć przed graniem na bossa na przykład. Tylko, że tak jak mówię, przed graniem na bossa, przy graniu na bossa i ogólnie przy normalnej grze będziecie mieli dużo więcej innych jednostek. Dodatkowo to jest bardzo wysoka runda, 188, więc te sterowce mają bardzo dużo HP, normalnie tyle HP nie będą miały i tak dalej, i tak dalej. Tak czy owak, traktujemy na razie, że maksymalną moją rundą dla tego paragonu jest runda 188. Zobaczymy, jak pójdzie innym paragonom. Ja mam nadzieję, że pomimo chaosu odcinek wam się dosyć spodobał, że chcecie takich więcej. Nie zatrzymuję was dłużej, miłego dnia wam życzę, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Ale zepsułem, no, boli, boli. Review map, co ja zrobiłem? No mam 10 tysięcy jeszcze. Problem jest taki, że ja mam wrażenie, że miałem włączony atak na wysysanie, przez to tych DDT nie rozbiłem. Chociaż nie, bo gdybym miał włączony atak na wysysanie, to nie miałbym zero na cmentarzysku, nie? Jak odpaliłem skilla. A ja odpaliłem skilla, jak to DDT było gdzieś tu, a i tak miałem 0 na cmentarzysku, więc... No bo tam 64 się chyba służyło, jeżeli dobrze widziałem, więc... No cóż. Jest jak jest. Prawda jest taka, że też zginąłbym dużo wcześniej, gdyby nie to Spike Factory tutaj. Więc też sam nie wiem na razie, jak to zaliczyć, ale tak czy owak, no będę o tym myślał. Może sobie zrobimy jakiś rewanż i jeszcze zobaczymy. Ode mnie to tyle, miłego dnia wam życzę, do następnego, cześć!